Ojeju, ale mi aż tutaj dziwnie. Hej wszystkim, tu Julka. Boże, no nie mogę, tak się cieszę jakoś. Cześć wszystkim, tu Julka. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam serdecznie na nowego vloga. Dzisiaj zdecydowałam się, że nagram dla Was daily vloga. Chociaż nie mamy internetu w domu, więc ja nawet nie jestem w stanie zmontować tego filmu, ale no po prostu mam nadzieję, że ten internet do nas wróci jak najszybciej się tylko da, bo internetu nie było już wczoraj, czyli od poniedziałku i podobno mają włączyć go w piątek wieczorem dopiero, a więc no, mam nadzieję naprawdę, że wróci do nas ten internet. Zrobiłam sobie właśnie kawę i plan na dzisiaj jest taki, żeby spakować wszystkie prezenty dla dzieci, bo tak naprawdę mamy prezenty tylko dla dzieci. Prezent dla dziecka / Agi nie doszedł jeszcze i jest taka możliwość, że on w ogóle nie dojdzie niestety. Mam nadzieję, że dojdzie, ale jak nie, to po prostu wydrukujemy jej fakturę, bo to tak w ogóle jest prezent, na który się wszyscy składaliśmy. Tak naprawdę mam dla niej tylko taki inny tutaj drobiazg i kupimy jej może coś innego, żeby coś miała mimo wszystko do otwarcia. Zobaczcie, w ogóle kupiłam takie przepiękne pudełka, mam dwa, no coś cudownego. I właśnie w tym pudełeczku jest taki kubek dla Agi, dlatego że ona kocha kubki, kolekcjonuje kubki i ten piesio wygląda identycznie jak właśnie Maja. Maja ma tylko tutaj takie białe na nosku, ale to nic, mimo wszystko wygląda bardzo, bardzo podobnie. A więc będzie miała ten kubek i do tego kubka i najwyżej jakieś cukierki, czy coś tam wrzucimy, żeby mimo wszystko coś tam mogła sobie otworzyć. 24 wieczorem robimy wigilię u nas w domu. Niesamowicie się z tego powodu cieszę. To było moje marzenie od naprawdę bardzo długiego czasu. Ostatni raz wigilię spędziłam u siebie w domu w 2018 roku. A tak to zawsze gdzieś, dwa razy w Polsce, albo no wiecie, cały czas w rozbiegu, a więc będzie wigilia na kompletnym chillu w tym roku, takim kompletnym chillu. Pojadę dzisiaj do Picarda kupić kilka takich fajnych, mrożonych przystawek. Picard ma świetne rzeczy, wszystko jest super, a mój tata zrobi tylko rybkę, zrobimy sałatkę jarzynową i mówię, w tym roku naprawdę po prostu spędzimy ten czas wspólnie, razem, będziemy sobie śpiewać, będziemy grać w gry, będziemy jeść, pić herbatki, no nie wiem, wiecie, po prostu spędzimy ten czas tak naprawdę razem. Oczywiście są prezenty dla dzieci, bo każdy coś tam tak chciał kupić, trochę się tego tutaj zebrało, a więc no, zaraz zabieram się za pakowanie tego, a później wyskoczymy do Picarda, żeby kupić te właśnie mrożone rzeczy. I tak, ja nie mam prezentu dla mojego męża, dlatego że też zdecydowaliśmy się, że prezentów sobie nie robimy, a on kupił mi prezent, bo stwierdził, że ja po tym wszystkim, co się działo przez te ostatnie miesiące, zasługuje kompletnie na prezent, a co? A on nie zasługuje? Oczywiście, że zasługuje. No, ale właśnie tak się zdecydowaliśmy, że nie kupujemy sobie prezentu. Teraz okazało się, że on mi jednak kupił ten prezent i wygadał się naprawdę przez przypadek, a więc kurde, jest tak mało czasu, żebym ja kupiła mu tak naprawdę cokolwiek. Zastanawiam się, jakby to rozegrać, bo w internecie już nic nie mogę zamówić, bo już jest za późno. A żeby pojechać do sklepu i kupić coś tylko po to, żeby to kupić, nie jestem, znaczy to jest dobry pomysł. Wiecie, tak kupić, żeby kupić. To jest też bez sensu. Najwyżej po prostu po świętach zabiorę go na jakiś shopping, bo wiem, że chciał jedną bluzę dresową i chciał jedne spodnie z jakiej danej firmy, a więc to się zobaczy. Czekam też jeszcze na jedną paczkę z Amazonu dzisiaj, dlatego że mój brat też, słuchajcie, zdecydował się, że właśnie chcę zrobić prezenty dzieciom, a więc ja je zamawiałam i one do nas tutaj przyjdą. Jeśli chodzi o Alexa, to słuchajcie, dostanie Super Mario Bros. Wonder. Nie spodziewał się, dlatego że tak naprawdę każdy już, czekajcie, nie spodziewał się tak naprawdę, bo on niby mówił, że to chciał, a tak naprawdę ta gra dopiero niedawno wyszła, ale muszę powiedzieć, że nie mogę się doczekać, aż będziemy w wakacje grać sobie w tą grę. My uwielbiamy gry na Nintendo Switch, a ta podobno jest niesamowita, a więc właśnie mój brat zakupił mu tą grę. Z takich rzeczy, których jeszcze nie widzieliście, bo niektóre rzeczy Wam już pokazywałam, oczywiście wszystko już poszło do rodziców Laurent, jest tutaj dla Alexa taki kask Lego, dlatego że właśnie dzieciaczki dostaną po jednym takim większym prezencie i tak jak Wam już pokazywałam, dla Melisy jest to ten zamek, a dla Alexa jest to Lego. On myślę, że bardzo, bardzo się ucieszy, dlatego że tego nie było na jego liście, a więc jest to coś takiego, wiecie, taki bonus. Jeśli chodzi dalej o Melkę, to najpiękniejsze puzzle na świecie. Po prostu jak ja zobaczyłam te puzzle, to ja już stwierdziłam, że absolutnie muszę je kupić, bo są cudowne. Dla Alexa
jeszcze jedno takie Lego, dlatego że prosił o to Lego akurat. I dla Melisy mamy tampony. Melisa bardzo, bardzo chciała tampony. Takie duże i do tego, wiecie, takie specjalne dla dzieci. A dla Alexa, wiecie, ona ma dwa tampony. A Alex ma dwie książki, które Minecraft, co Wam już pokazywałam. A więc zabieram się właśnie za spakowanie tego wszystkiego. To już będę miała te prezenty spakowane, a później to mi się da, że to wszystko jest tutaj już, no. A później wyjdziemy z domu, bo czekam, aż mi trochę jeszcze lekarstwa zejdą do żołądka, bo od rana tak jeszcze trochę mi się chce wymiotować, a więc muszę jeszcze tak, wiecie, ogarnąć trochę ten organizm i później będziemy mogli wyjść. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Santa's gonna come and join us in this song. Do domu z Picarda, czyli sklepu, który cały grudzień mnie tak naprawdę ratował i kupiłam sporo rzeczy. Zaczniemy tutaj od tej pierwszej na deser. Mamy takie tamburki, musu czekoladowy to jest. Dalej, jeśli chodzi o deser, to wzięłam waniliowo-czekoladową bûche glacée. We Francji właśnie na święta je się taką bûche. I tutaj właśnie jest czekoladowa, waniliowa. Myślę, że dzieciom się bardzo, bardzo spodoba. I kolejnym deserem jest coś takiego, czyli są to takie małe pawlowe i to się wkłada 2 godziny wcześniej do lodówki i można, słuchajcie, jeść. A więc tutaj takie desery, oprócz czego ma być jeszcze sernik. A dalej, jeśli chodzi o przystawkę, bo ja się zajmowałam przystawką, to mamy tutaj takie malutkie aperitivy z homara. Następnie mamy
takie stick mozzarella, ale to wzięłam nie na święta, tylko tak po prostu dla nas, dlatego że ja bardzo, bardzo lubię. A następnie mamy tutaj taką, wiecie, w ogóle świąteczna seria, tak? A takie aperitivki też, tutaj jest sążak, jest też właśnie krewetki, risotto, a więc coś takiego. Kolejną rzeczą są takie w szklanych, a też aperitivki, a więc myślę, że to też może być bardzo, bardzo dobre. I mamy oczywiście coś, co tutaj się właśnie je, to coquillette de Aunois de Saint-Jacques. I wzięłam 6 takich, bo to właśnie tutaj widzicie już w tej takiej muszelce się we Francji je na co święta. A więc wzięłam 6 w sumie. Rzeczywiście to widzicie, jaki mam czerwony nos, po prostu zamarzłam, dlatego że od godziny byliśmy na świeżym powietrzu, mój mąż właśnie pojechał do pracy, od godziny byliśmy na świeżym powietrzu z wszystkimi możliwymi sąsiadami, dlatego że jak już na pewno wiecie, my mamy prace drogowe, znaczy prace w ogóle całej ulicy, całutkiej, dlatego też nie było internetu, włączyli ten internet. Miał być piątek wieczorem, ale cieszę się, że już włączyli. Jest mi tak zimno, że po prostu szok. I słuchajcie, zrobili tak wąskie wjazdy do domu, że nie da się po prostu wjechać. Nie da się absolutnie. Nie możemy już w ogóle wjechać samochodem pod dom tak naprawdę. Trzeba parkować jak tak, że tak powiem, jak się da. A więc przyszedł dzisiaj pan jeden robić takie testy, nagrywać te testy właśnie do naszej petycji, bo się z sąsiadami, wiecie, zajmowaliśmy tą petycją i tak dalej, żeby po prostu to zostało zmienione. Niestety to będzie bardzo dużo pracy, żeby oni muszą to wszystko, wiecie, skuć i przesunąć o metr, bo jest, słuchajcie, 4 metry trawy. 4 metry trawy dosłownie, a nie całe 2,5 metra na samochód, rowery, dzieci chodzące, wszystko po prostu, a więc no, my to... No. Wow, ale dobra, wróciliśmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie i już stwierdziłam, że będę pakować od razu prezent dla córeczki koleżanki, który mamy i ona bardzo lubi Arielkę, a więc stwierdziłam, że kupimy jej Lego. Ona ma 3 latka, a to jest takie Lego 5+, ale ono jest naprawdę proste i to jest taki koferek, a więc myślę, że jej się spodoba i do tego Lego na razie właśnie dokupiłam jeszcze taką torebeczkę i myślę, że może jeszcze do tej torebeczki jej włożę, albo nie wiem, pomyślę, jakieś spineczki czy coś takiego, zastanawiam się, albo jakieś kolorowanki, zastanawiam się, coś myślę, że jeszcze bym jej do tego dokupiła, a jak nie, no to na razie właśnie to, a więc zabieram się, spakuję jej to w papier i mam takie przepiękne, po prostu przecudowne torby do prezentów, a więc którąś z tych toreb użyję, mam taką przepiękną Santa Claus. Tą chciałam dać Adze, no ale jej prezent nie doszedł, bo to właśnie przypomina Majkę. I taką przepiękną mamy torebeczkę, a więc no cudowne te torby w tym roku mi się udało takie 3 kupić. Tam już prezenty dzieci popakowane. Najtrudniej było mi spakować puzzle w kształcie tęczy. Uwierzcie mi, że tak ciężko się to opakowało. Jestem zadowolona z tego, jak to wygląda przecudownie, a więc dobra. Pakuję to dla córeczki, przyjaciół i odłożę na bok, bo tak naprawdę im to dajemy dopiero 31, bo dopiero 31 się widzimy na Sylwestra, po prostu spędzamy razem i w zeszłym roku tak samo robiliśmy, że właśnie na Sylwestra dawaliśmy dzieciaczkom prezenty, a więc tak. Tu c'est la maison. Et les gants, on les plie. On les met. Je crois que notre boîte elle est trop petite. Doucement. Mais ça dépasse toujours. Mówiłam, że to jest dobra idea. Właśnie przygotowujemy taką malutką paczuszkę, dlatego że Alex musi zanieść w pudełku normalnie po butach, ale my nie mamy, mamy tylko strzeki, ale niestety nam nie wchodzi, więc czekam, żeby mój mąż przywiózł mi w południe pudełko jakieś może po butach, jak nie, to będę musiała jakoś improwizować na szybko, dlatego że Alex właśnie musi zanieść takie po pudełku but, a czy musi? Może oczywiście. Alex i Pamela. Alex i Melissa.
A z racji, że Alex jest w Radzie Miasta, to właśnie robią taką dobrą akcję, że każdy w takim właśnie pudełku butów dla osób z domu starców i też innych, wiecie, w potrzebie po prostu trzeba coś tam dać. I tam było napisane, żeby właśnie dać coś słodkiego, a więc zdecydowałam się na coś takiego i czekoladę, żeby, wiecie, pod wszystkich podeszło, na coś ciepłego, jakiś obiekt ciepły, a więc można było kocyk albo na przykład właśnie rękawiczki, coś do higieny, a więc mamy takie mleczko i później my dorzuciliśmy jeszcze do tego te nasze perfumy, które ja bardzo lubię. Miałam właśnie jeszcze jedne totalnie zamknięte, a więc stwierdziłam, że wrócimy i było jeszcze jako piąte, a jakiś obrazek czy miłe słowo, dzieci zrobiły obrazki i no, to zaraz będziemy pakować, jak nam się uda. Tak. To jest takie zamknięcie. Przepiękne są te pudełka. Tak chciałam właśnie wsadzić to w to pudełko, ale niestety się nie mieści. Mamy, słuchajcie, spakowane. Mój mąż w ogóle przyszedł nas uratować i udało mu się bez żadnego problemu włożyć wszystko w to nasze przepiękne pudełeczko. No, ale nas mi to przepiękne pudełeczko jeszcze włożyliśmy w papier. Dziękuję, kochanie. I tak ładnie zrobiliśmy. Nie. Mhm. Otworzyli u nas taki nowy sklep, który jest po prostu ogromny. To jest jakiś koreański i jest pełno, pełno świątecznych kreacji. Fajne takie basicowe też komplety. O. Ta sukienka też fajna. Witam Was w kolejnym dniu tego mega sklejonego vloga. Ja właśnie wyszłam spod prysznica, zrobię sobie pielęgnację, leciutko się podmaluję, a później będę suszyła włosy, dlatego że od rana, miałam być od samego rana, ale jest godzina 9:20, ale od rana po prostu chcę wyjść do sklepu, dlatego że po prostu miałam taką rewelację, że wiem, co chcę kupić dla mojego męża, bo po prostu no, nie wyobrażam sobie nic mu nie kupić z racji, że on nie dotrzymał obietnicy, i niestety zrobił mi jakiś prezent, a więc stwierdziłam, że słuchajcie, kupię mu perfumy. Ja wiem, że perfumy to jest taki bardzo mało może personalny prezent, mówcie co tam chcecie, ale mój mąż perfum nie ma. Skończyło mu się perfumy już bardzo, bardzo dawno temu. To nie tak, że wiecie, dopiero co mu się skończyło. Nie, już po prostu dawno mu się skończyły perfumy, a więc wiem, że to jest coś, z czego się na pewno bardzo, bardzo ucieszy, bo ja wiem, że on po prostu sam nie pójdzie i nie wyda stówy na perfumy. A więc stwierdziłam, że to będzie idealny pomysł na prezent, dlatego że po prostu wiem, że tego potrzebuję. Wiem, że tego nie ma i wiem, że tego potrzebuję, a więc takie pożyteczne z przyjemnym. Na pewno się ucieszy, a ja też będę taka, wiecie, szczęśliwsza, że mam coś dla niego i że, wiecie, nie jestem z gołą ręką, że tak powiem. Obserwuję też wszystkie dostawy, dlatego że bardzo chciałabym, żeby Agi prezent doszedł, ale nie mamy tej pewności. Prawdopodobnie będzie we wtorek. Ale jest taka możliwość, że dojdzie w sobotę, a więc no, trzeba, słuchajcie, trzymać kciuki, żeby po prostu doszedł szybciej. Albo żeby po prostu nie miał opóźnienia.
Więc końcówka roku, słuchajcie, tak nam leci. Ja muszę wam powiedzieć, że naprawdę tak mi dobrze ta przerwa zrobiła. Nawet sobie nie wyobrażacie, ja czuję się dużo, dużo lepiej. No oczywiście leki to jedno, terapia drugie, ale sam fakt takiego odpuszczenia, kompletnego odpuszczenia, bo tak naprawdę wiecie, od tylu, tylu lat ja cały czas pracowałam, jak to się mówi, urodziłam i już tydzień później filmy kręciłam, cały czas tak naprawdę, cały czas, a teraz móc sobie po prostu powiedzieć, że okej, odpuść i zajmij się swoim zdrowiem, bo ono jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Dało mi to naprawdę taką jakąś pozytywną energię i sam fakt, że czuję się też lepiej i że moi bliscy byli przy mnie tak naprawdę cały czas, czy to moi rodzice, czy koleżanka, cały czas mnie tam i nas w ogóle gdzieś wyciągała. Co weekend się widujemy cały czas, żeby wiecie, cały czas coś robić, wychodzić z domu. Ale nie, no w ogóle naprawdę fajnie, wszyscy mi pomogli, rodzice Lorą też, bo ja właśnie na początku miałam takie, że hej, ja nikomu o tym nie powiem, będę udawała, jakby nic się nie działo, mimo że wiecie, byłam wrakiem i leki kompletnie, wiecie, mnie jeszcze zbiły. A później zdałam sobie sprawę, że ja nie chcę nikogo oszukiwać, że ja nie chcę nikomu kłamać, że ja nie chcę udawać, że jest wszystko okej. I muszę wam powiedzieć, że widziałam się z rodzicami Lorą raz i oni po tym razie dzwonili do mnie i nie wiem, godzinę później, hejka, czy na pewno wszystko okej, bo naprawdę źle wyglądasz, pomóc ci w czymś? Ja wtedy dopiero, hej, no słuchajcie, jest taka sytuacja. A więc byli naprawdę przekochani, mama Lorą bardzo dobrze zrozumiała, bo ona przechodziła przez taki sam epizod jak ja bardzo dawno temu, ale przez taki, no, konkretnie mocny. I tak, no dobra, słuchajcie, po prostu bardzo się cieszę, że tutaj jestem, że mogę się do was odezwać. Ten vlog to będzie taka zbitka po prostu wszystkiego, co tam się dzieje u nas w tych ostatnich dniach, przygotowanie przede wszystkim właśnie do świąt, ale mówię tak naprawdę na chillu w tym roku, bez jakichś fajerwerek, zimnych ogni, nie wiadomo, jakieś tam rzeczy, wiecie, na kiju. No, mega na chillu, a więc cieszę się, naprawdę muszę wam powiedzieć, że cieszę się, że w tym roku podchodzimy do tego tak, że ej, najważniejsze jest, żebyśmy byli razem i czy jest coś ważniejszego? Tak szczerze mówiąc, nie. Nie, uśmiech moich dzieci, ciepłe skarpety, dobra herbatka i obejrzeć sobie jakiś film i zjeść razem. To jest, słuchajcie, to jest najważniejsze, a nie tam nie wiadomo jakie, słuchajcie, prezenty za miliony dolarów i jakieś wystawne kolacje i wszystko, co chcecie. Dla mnie w tym roku naprawdę to się w ogóle nie... Mam nadzieję, że nie będzie jakoś bardzo dużo ludzi w sklepie, chociaż, no niestety, wiecie, już mamy czwartek przedświąteczny, a więc dużo ludzi może być. Ja myślałam, że jeszcze może weszłabym do Carrefour, tylko kupiła kawę i dwie tam rzeczy, jedzonko dla Rory i taki chlebek malutki do zrobienia takich kanapeczek na aperitif dla dzieci, bo no... Więc może bym to kupiła, ale napojami ma się zająć mój mąż, bo to wszystko ciężkie i właśnie on mówi nie, niczym się nie zajmuję, jeśli chodzi o napoje. Ja w sobotę rano najpierw podjadę tutaj do mojego sklepu i to po prostu wszystko kupię. A więc to, co jeszcze chciałam kupić, to czekoladki dla nauczycielek. Właśnie mi się przypomniało, potrzebuję kupić czekoladki dla nauczycielek, dla Aleksa nauczyciela i Melisa ma dwie nauczycielki, a więc jakieś bombonierki bym kupiła, to by jutro mogli właśnie dać te czekoladki i zrobimy jakieś ładne rysunki dzisiaj wieczorem, to się do tego dorzuci. Dobra, maluję się i uciekamy z domu. Trzeba wysuszyć włosy jeszcze, to słuchajcie, najważniejsze, bo z mokrą, to ja na pewno nie wyjdę.
jakoś mega dużo ludzi, dlatego że nie mam w ogóle wstążek do pakowania prezentów, już wszystkie mi się skończyły, a w Carrefour, słuchajcie, jedna wstążka kosztowała 9 euro i nie, chyba oszaleli. Nie ma opcji, że kupię wstążkę za 9 euro, więc tak. Wróciłam do domu i kupiłam prawie wszystko, co chciałam. Mam takie dwie piękne gwiazdy betlejemskie właśnie na wigilijny stół, ale na razie postawię je bardzo wysoko, bo ja oczywiście wiem, że te gwiazdy betlejemskie i kotki się nie lubią, mimo że nasz kot w ogóle nie dotyka kwiatów, no to i tak postawię je wysoko. To jest to, słuchajcie, co udało mi się kupić. Znalazłam takie spineczki dla Melisy i od razu musiałam je wziąć, dlatego że ona jutro też ma taki świąteczny dzień w przedszkolu, a więc myślę, że będą idealnie pasowały do jej sukienki, co wczoraj kupiliśmy, bo myślę, że tą sukienkę będzie chciała ubrać. Mam również baterię, bo no to jest najważniejsza rzecz tak naprawdę na święta. Mi się nie wydaje, że to, co kupiliśmy, potrzebuje baterii, ale nigdy nie wiadomo, co moi rodzice przyniosą, a więc zawsze baterie muszą być. Takie serwetki na stół bardzo mi się, znaczy nie, że bardzo mi się nie podobałam, ale chciałam coś innego, ale nigdzie nie było żadnych ładniejszych. Mam również taśmę, bo mi się skończyła właśnie do pakowania. Takie małe gumeczki do fryzur, bo brakuje nam bardzo. I tutaj do aperitivu coś takiego. I słuchajcie, to są jedyne wstążki, jakie znalazłam. No nic, po prostu nic nie było. Te wyglądają po prostu jak na jakiś baby shower, no ale wzięłam to, co było. Chciałam powiedzieć, że jestem trochę zła, ale chyba nie jestem trochę zła, a jestem chyba bardzo zła, dlatego że znowu nie mamy internetu, a więc ja sobie tutaj wszystko przygotowałam, wiecie, papiery, mówię, o, skończę pakować wszystkie rzeczy, co mam, i nawet czekoladki, które Melisa będzie dawała nauczycielowi dzisiaj jednemu, jutro dwóm, a Alex ma tylko jednego, na szczęście Melisa trzy, Alex jednego. I mówię, wszystko sobie spakuję i włączę sobie przy tym jakiś fajny, świąteczny film, bo w ogóle w tym roku obejrzałam tyle świątecznych filmów, jak chyba nie obejrzałam w całym swoim życiu. Tak naprawdę co drugi dzień włączyłam sobie jakiś świąteczny film, obejrzałam sobie po raz drugi cały sezon Home for Christmas na Netflixie. Bardzo lubię ten film i miałam taką nadzieję, znaczy ten serial, miałam nadzieję, że w tym roku wyjdzie trzeci sezon, ale niestety nie wyszedł, może w przyszłym. No ale no nie mamy znowu internetu, nie wiem w ogóle, jak to się dzieje, co oni tam robią, no ale to przyjdzie na pewno przez te prace, które są na świeżym powietrzu. Mam nadzieję tylko, że po prostu szybciutko ten internet wróci, bo mówię, miałam taką ochotę włączyć sobie coś, jakiś film i pakować te prezenty, bo ostatnio jak pakowałam prezenty, to też miałam taki plan, żeby właśnie włączyć sobie świąteczny film i pakować te prezenty, ale też nie było internetu. Wczoraj mieliśmy tylko internet. A dzisiaj znowu nie ma, więc no nie włączę sobie żadnego filmu. Tak to jest. Jeśli chodzi o nauczycieli, to wzięłam czekoladki z Linda i o, takie dwie paczki i takie dwie paczki. Bo jakoś tak różnie było, ale chciałam mimo wszystko je spakować w jakiś ładny papier, żeby nie tylko tak dawać, tylko właśnie w papierze. Papieru mam dużo, więc nie ma problemu, bo to jest to, że właśnie Alex ma tylko jednego nauczyciela i zawsze ma tego samego jednego nauczyciela, a Melisa ma w czwartek jednego nauczyciela, w poniedziałek w poniedziałek, wtorek i piątek ma nauczycielkę i mają jeszcze taką jedną dodatkową panią w klasie, która pomaga przy właśnie dzieciach, a więc no, pakujemy to wszystko. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat. Putting on the show for everybody to give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December is when.
Witam Was już w ostatnim klipie tutaj. Chociaż nie wiem, jak dodam ten film na YouTube, dlatego że my wciąż nie mamy internetu i muszę Wam powiedzieć, że taką mamy cichutką nadzieję, że oni nam go włączą dzisiaj wieczorem, bo jeśli nam nie włączą internetu dzisiaj wieczorem, no to znaczy, że nie włączą nam już na pewno do wtorku, tak? A więc cały świąteczny weekend nie będziemy mieli internetu, a ja, wiecie, myślałam, żeby na telewizorze włączyć kominek, na Netflixie jakąś muzyczkę czy coś. No nic, nic tak naprawdę nie możemy zrobić, czy nie wiem, no obejrzeć sobie w niedzielę rano jakiś świąteczny film, zanim będziemy wszystko przygotowywać, no to jest taki vibe fajny, nie ma. Nie będzie tego vibe. Będziemy grali w gry planszowe, to nic. Chyba, że włączą na ten internet. No fajnie by było, no bo wiecie, nawet telefonu nie ma, więc wiecie, jak jest jakaś tam starsza osoba, która niekoniecznie ma, wiecie, komórkę i nagle wyłączą jej telefon, no to ktoś mówi, nawet po pomoc nie zadzwoni, a tutaj te wyłączanie internetu i telefonu to jest takie cały tydzień, że tak powiem, non-stop. A więc mogliby na ten taki weekend trzydniowy włączyć. Wiecie, ludzie chcą, nie wiem, podzwonić po rodzinie i tak dalej. A tu nawet nie ma telefonu, więc... No, słuchajcie, jest super informacja. Super informacją jest taką, że Agi prezent przyszedł. W ogóle nie wiem, jak to jest możliwe. Naprawdę nie wiem, jak to jest możliwe, ale on dotarł. No, a więc z tego się bardzo, bardzo cieszę. I tak, może już skończymy tego vloga. Chciałam Wam tylko pokazać sukienkę, którą sobie kupiłam w środę, jak byłam z Melisą. Kupiłam sobie sukienkę, myślę, że bardziej tak z myślą o 31, bo na Wigilię wydaje mi się, że ubiorę coś innego, ale na 31 myślę, że ta sukienka będzie naprawdę bardzo fajnie wyglądać. Zawsze, że idziemy do znajomych, a więc chciałabym tak bardzo na chillu być. Taka niby zwykła czarna przed kolano, ale tutaj ma, słuchajcie, takie perełki i takie pióra tutaj z przodu, że tak powiem. Bardzo mi się, słuchajcie, podoba, ładnie wygląda. Taka typowo dzianinkowa, miękka, a więc będzie mi na pewno w niej też mega, mega wygodnie. To jest wiskoza z dużą dawką elastanu, ale więc tak, myślę, że właśnie na 31 ją sobie ubiorę. Myślę, że jeszcze właśnie pomyślę, co ubieram na 24 i co ubieram na 25. To są takie dwa pytania, które sobie zadaję. Myślałam, żeby na 24 ubrać po prostu długą, czarną spódnicę z jakąś bluzeczką ładną i wiecie, z paskiem, żeby było mi wygodnie. I 25, nie wiem, może jakieś spodnie, jakiś garnitur, koszulę. Właśnie się zastanawiam. Moja córa ma tyle kreacji, a ja jakoś tak nie bardzo zakupiłam. O, to jest też fajne, to mogłabym ubrać. Jakoś nie zakupiłam sobie w sumie żadnej takiej kreacji, chociaż powiem Wam, że to na Wigilię też mogłoby być fajne. Tak naprawdę przecież mogę ubrać to na Wigilię i na 31 też. Nie spędzamy, wiecie, z tymi samymi ludźmi, a więc no, to się zobaczy, żeby mi było jak najwygodniej, ale też żeby było elegancko. A więc tak, dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że cieszyliście się, że spędziliście tutaj trochę czasu ze mną. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że mogłam tutaj być. I tak, widzimy się pewnie już w nowym roku. Powiem Wam szczerze, że sama nie wiem, jak to się wszystko potoczy, ale pewnie już w nowym roku. Chciałam Wam przede wszystkim życzyć spokojnych, cudownych świąt, bez presji, bez biegania, bez tych wszystkich rzeczy, których tak naprawdę do końca nie potrzebuję. No, dziękuję serdecznie za oglądanie i trzymajcie się, popa.